Cześć, z tej strony Krzysztof, Stolarnia od Zera. W tym odcinku Męska Decyzja. Wracam do budowy centralnego ciągu trocin. Pomimo tego, że mam bardzo dobry odkurzacz, to jednak chciałbym mieć wszystkie stacjonarne maszyny przyłączone do centralnego ciągu trocin, tak aby za każdym razem nie przepinać, tylko podchodzić do maszyny, odpalić, wykonać daną czynność i przechodzić do następnej. To pozwala na zachowanie płynności, a jednocześnie skrócenie całego czasu pracy. Nie ukrywam, że w zakresie tej tematyki obejrzałem dziesiątki razy wszystkie filmy Matthiasa Wendela oraz Mariusza Holmberga. Jakby na nich będę się wzorował, pojawia się też tajemniczy Ryszard z Polski, który przesłał zdjęcia do Matthiasa. Jeżeli, Ryszardzie, oglądasz, to miło mi będzie, jeżeli cokolwiek skomentujesz pod tym filmem. Dlaczego była przerwana budowa odkurzacza? Nie dlatego, że nie życzyłem go sobie, bo bardzo mi na nim zależy. Natomiast poległem sprzętowo. Ponieważ wirnik ma być duży. Ma być duży, tak aby odciąg działał w zakresie całego warsztatu. Dlatego bardzo dawno temu już skleiłem taki blok ze sklejki, z którego miały być wycięte lotki do turbiny. Natomiast tej grubości sklejki na zwykłej wyżynarce nie przetnę, a nawet po sklejeniu i moim nowym projekcie okazuje się, że to jest jeszcze za cienko, ponieważ to jest 10 cm sklejone krzywo, więc wyszłoby mi niecałe 10 cm, a ja potrzebuję około 11 cm. 11 cm sklejki przeciąć po łuku to naprawdę jest wyzwanie, nie mając pilarki taśmowej. Początkowo chciałem wykonać łopaty wirnika z plexi, natomiast Mariusz Holmberg odradził mi, podał kilka powodów. Ogólnie podsumowanie jest takie, że prawdopodobnie bardzo szybko ta turbina by się rozpadła. Dlatego nie mając jak wyciąć krzywizn, postanowiłem zrobić dzisiaj ze sklejki czwórki. Natomiast sklejka czwórka nadal jest problematyczna, ponieważ po dopasowaniu jej w ten łuk ona nie zachowuje krzywizny na całej swej wysokości. Pomimo tego, że tu mam 7,5 cm, to ona już była u góry wyprostowana i prawdopodobnie by pękła lub nie dałbym rady złączyć góry wirnika z dołem wirnika. Dlatego rezygnuję do czasu, jak będę miał pilarkę taśmową, którą prawdopodobnie też wykonam osobiście, ponieważ potrzebuję dużą pilarkę taśmową, tak aby do tokarki móc sobie docinać elementy z pniaków. Do tego czasu wykonam wirnik z łopatami prostymi. Łopaty proste, jak sama nazwa mówi, są proste. Są proste w swojej budowie, ale jednocześnie są proste pod względem wyliczeń. One po prostu nie uwzględniają wielu czynników. Na przykład nie uwzględniają siły Coriolisa, która powinna być uwzględniona. I właśnie przez siłę Coriolisa są te łopatki zawsze gięte w lepszej jakości turbinach, tak aby zwiększyć efektywność, aby nie obciążać tak silnika, a on nieobciążony będzie przetaczał nam więcej powietrza, wskutek czego będziemy mieli bardziej efektywny odciąg. Natomiast skoro nie mam pilarki taśmowej, nie mam jak wyciąć, nie chcę kleić, wiem, że ktoś może powiedzieć, że mogę sobie coś skleić. Nie, nie, to ja już próbowałem, to naprawdę dopasowanie tego we frezy byłoby problemem. Robię turbinę prostą, natomiast będzie miała ona konkretne rozmiary, bo ma mieć 50 cm średnicy. Natomiast w miarę możliwości ją ulepszę. Zaczynajmy. Silnik, jaki wykorzystamy, to tak jak już wcześniej zapowiadałem, 2,2 kW, jednofazowy z mojej pilarki stołowej wyjęty. Natomiast najpierw mocujemy wirnik na wał. Wirnik będzie zamocowany za pomocą dwóch takich tarcz. Wytniemy je za chwilę na wyżynarce włosowej, skleimy, no i trzeba czekać.
koza rozgrzewa atmosferę, klej już porządnie wysechł. Ja teraz stoczę całą tą tarczę tak, aby mieć ją idealnie centrycznie i na wierce, aby pasowała na wał do silnika. Zawsze tak myślałem, że tokarka to idealne narzędzie. Koło mamy wycięte, te trzy płyty są spasowane, niestety ta trzecia sklejka 6 mm, ona była kiepskiej jakości, odszczypała się przy wierceniu, ale mamy centrycznie wywiercony otwór. Spasowałem też dłutem i papierem ściernym tą płaszczyznę, aby była idealnie pod kątem prostym do otworu. Tak więc wirnik powinien teoretycznie pracować ładnie. Teraz czas wyciąć tutaj nacięcie w środku na tą wypustkę od wału od silnika i sprawdzimy, czy pasuje. Chyba trochę za ciasno. Ale nie może być za luźno. Małe szlifowanko i będzie ok. Udało mi się założyć moje mocowanie turbiny na wał od silnika. Nie wiem, jakie teraz zdejmę, bo jest założone naprawdę ciasno. Tutaj jest walka ciągle o ułamki milimetra, a milimetry to już są bardzo duże wielkości. Natomiast tu jeszcze muszę zrobić mocowanie. Przykręcę kawałek blaszki, który muszę sobie gdzieś przygotować, znaleźć. Śruba w środek, wkręty z tej strony, a później jedziemy już z budową turbiny. Mocowanie wirnika do silnika mam już przygotowane. Taką blachę przykręcę na 4 śruby. Piąta śruba przyjdzie bezpośrednio w wał. Natomiast teraz przygotowałem sklejkę. Jest to sklejka 10. Pod spodem jest podkład, który może ulec zniszczeniu. I zamierzam wyciąć sam wirnik. Czas na pizzę. Popełniłem duży, a raczej nieprzyjemny błąd, ponieważ najpierw powinienem rozrysować sobie położenie łopatek, dopiero później wywiercić środek i wyciąć te kręgi. Tak więc jeżeli ktoś z Was będzie robił, proponuję najpierw rozrysować sobie łopatki, dopiero później wyciąć środek, ponieważ teraz nie ma tego punktu przecięcia linii i jest to problemowe. Skleiłem taśmą dwustronną oba kręgi, tak aby przenieść z jednego kręgu na drugi łopatki, natomiast pokażę Wam, jak je rozrysowałem. U mnie łopat wirnika będzie 12, z dwóch powodów. Po pierwsze, 12 łopat wirnika to dwa razy większa powierzchnia klejenia niż przy 6. Co za tym idzie, dwa razy mniejsze obciążenia. Przy 6 łopatkach wirnika, wirnik jest podobno bardzo głośny i to jest drugi powód, dlaczego robię 12. A jak je rozrysowałem? Wyznaczyłem 90 stopni, tak aby przechodziło idealnie przez środek i właśnie tu jest ten ból z tym wyciętym środkiem. Jak wiecie, koło ma 360 stopni, 360 przez 12 to 30. A 30 razy 2 to 60. 60 to kąt w trójkącie równobocznym. Tak więc jeżeli mamy 90 stopni pomiędzy dwiema osiami, za pomocą takiego na szybko zrobionego cyrkla wyrysowałem okrąg i w tym okręgu w punktach przecięcia tych czterech, które miałem po wyrysowaniu tych dwóch linii, postanowiłem zaznaczyć sobie odcinki o tej samej długości, bo mój cyrkiel jest stały. Tak więc ta odległość jest taka sama, mamy trójkąt równoboczny. Czyli tu jest 60 stopni, a 60 plus 30 to 90, czyli ten brakujący odcinek to jest 30 stopni. Czyli tu mamy jedną łopatkę, tu mamy drugą. Jeżeli teraz od tej strony wyznaczymy w drugą stronę 60 stopni, to tu mamy 30 i tu jest
jedna łopatka, druga, trzecia, czwarta. Każdą następną ćwiartkę robimy tak samo i mamy wyznaczone wszystkie łopatki. Tylko pamiętajcie, nie wiercie środka. Dopiero na końcu. Jeszcze tylko jedna rzecz, po narysowaniu wszystkich linii przeniosłem na bok, tak aby po pierwsze po sklejeniu dwóch okręgów przenieść na drugi okrąg już te wymiary idealnie, a po drugie w razie czego, gdy zgubię te linie wskutek szlifowania albo frezowania, zawsze będę miał na krawędziach już znaczniki. Wycinam wgłębienia w podstawie wirnika i teraz środek musi pozostać pusty, ponieważ tu będzie to mocowanie, które już wcześniej przygotowaliśmy. Dlatego odrysowałem okrąg 160 mm, ponieważ tu jest niecałe 150, około 145 na to mocowanie. I teraz, aby łatwo i szybko, co oczywiście nie jest łatwo i szybko, wyciąć co 30 stopni te nacięcia, wymyśliłem coś takiego. Cały okrąg zamocowany jest tutaj na wkręcie, dzięki czemu obraca się, czyli jest niezmienny względem tej listwy. Natomiast ta listwa jest zamocowana na stałe, tu są podkładki grubości tej podstawy wirnika, tak aby było to solidnie ściśnięte, a jednocześnie aby tym wirnikiem można obracać. Za pierwszym razem ustawiłem tą listwę w odległości, u mnie to jest 83,5 mm, czyli wartość bardzo kiepska do ustawiania, ale 83,5 mm z tej strony, 83,5 mm z tej strony. Tak ścisnąłem tą listę względem podstawy wirnika. I teraz wirnik, ta podstawa jest mocowana z tej strony tymi trzema zaciskami, aby było naprawdę solidnie zamocowane do podstawy, czyli do tej płyty, do której jest przymocowana listek. Czyli tu mamy już niezmiennie i wiemy, że możemy nacinać. Nacinamy te dwa otwory. Po nacięciu tego otworu wymyśliłem jeszcze coś takiego. Tu akurat tata mi pomógł, za co dziękuję. Wsuwamy, jest tu dodatkowy zamocowany do podstawy element. Wsuwamy płytę, to jest sklejka, która będzie tutaj, 4 mm. Zwalniam te ściski. Obracam okrąg i w następną, czyli teraz w tą, wsunę tą sklejkę i tu już mam wtedy ustawioną odległość względem następnego nacięcia z tej strony, następnego nacięcia z tej strony. Mocuję ściski, wysuwam płytę, tak aby nie przeszkadzała, sprawdzam jeszcze raz dokładnie linijką, frezuję i proces powtarzam. Przy następnym kole wystarczy, że zdejmę te trzy ściski, wysunę okrąg i zamontuję idealnie w tym samym punkcie środek i już proces mogę powtarzać. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe i nie nudne. Jeszcze dwa obroty i pierwsze koło skończone. Najciekawsze rzeczy oczywiście zawsze są ukryte i tak teraz, gdy już kończę, wiem, że to było niepotrzebne, a właściwie może być wykorzystywane do wstępnego ustawienia tej płyty. Natomiast wystarczy zrobić tutaj nacięcie rysikiem, bo ołówka akurat nie widać na tej płycie, także ja zaznaczyłem rysikiem i tą kreskę z krawędzi dopasowuję z tej strony do tej kreski, z drugiej wtedy już powinna być dopasowana i wtedy wiem, że mam idealnie ustawione do frezarki. No cóż, wy już wiecie, ja też. Tyle, że dla mnie jest za późno. I co? Miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. Kicha. Słuchajcie. Rozrysowałem wszystko na kartce. Sprawa stała się prosta. Powiedzmy prosta. Prawdopodobnie wskutek odbicia lustrzanego. Nie wiem teraz, czy ma to miejsce, z tym, że jedna płyta jest górna, druga płyta jest dolna, czy wskutek tego, jak na mojej tej maszynie, nazwijmy, tym przyrządzie takim do obracania, wycinania, wycinałem nie z tej strony,
w połowie przypadków, czyli w 6 przypadkach. I tak mam 6 tych lamelek takich spasowanych idealnie. Natomiast później są one przesunięte o, no powiedzmy, 2 grubości frezu, ponieważ powinny wypadać z tej strony i jeszcze o 1. No nie wiem, to dziwnie trochę wygląda, ale tak wychodzi. Także zaznaczyłem na tej płycie, na której będę wycinał, już dokładnie miejsca, gdzie mają być wycięte, tak aby spasowały mi się do drugiej płyty. No i niestety szablon jest rozkręcony, tak więc muszę to od nowa przygotować, skręcić, a te stare miejsca zakleję sklejką, schebluję. Powinno być ok. No cóż, uczymy się, działamy. Jednak mam 12 łopat do zaklejenia, a nie 6. Okazało się, że gdy ciąłem frezarką, to kreska kreską, tyle że z tej strony kreska była i frez chodził ponad kreską, a w momencie obrotu tarczy to samo znajdowało się tutaj już pod kreską. Ale gdy ciąłem według kreski, to frezem przejeżdżałem nad kreską i dlatego połowa z jednego koła jest do niczego i połowa z drugiego. Zaklejam, schebluję, no i cóż, od nowa tniemy. Jak widać, wszystko pasuje aż za idealnie. Chociaż wióry wychodzą ciekawe z tego mojego błędu. Schebluję to, wytnę otwory, a potem działamy dalej. Wykonałem wszystkie korekcyjne cięcia. Ideału nie ma, ale wszystkie w miarę pasują do siebie otwory, góra z dołem. Tak więc teraz rozkładam to i czas wykonać w jednej z tych płyt nacięcie do zamocowania na silniku, a z drugiej wycinam cały otwór i będzie to wlot powietrza. Wirnik spasowany, płytki udało się włożyć. Tu niestety mam zbyt głębokie nacięcia, ponieważ nie przejmowałem się za bardzo tą linią, tym okręgiem, a powinienem, myśląc o tym, że środek będzie wycięty, natomiast środek okręgu jest wycięty tylko w jednej płycie, w tej górnej, a w spodniej zostaje, także będę musiał ustawić płytki według zewnętrznego obrysu. Tu zostanie wolne miejsce, czymś to będzie trzeba wypełnić jakimś pyłem z klejem. Zajmiemy się tym później. Teraz nawiercam tutaj otwory do mocowania, które jest zamocowane na silniku, już teraz nie będę zdejmował. I później założymy to na wał, tak aby naznaczyć miejsce w tym naszym mocowaniu. Tam nawiercę, ponieważ później to będzie złożone tak, że wkręty trafią od tyłu. I już nie da się nawiercić. Słuchajcie, wygląda to naprawdę solidnie. Mam nadzieję, że nic w kosmos nie poleci. Przede wszystkim moja głowa. Przed sklejeniem całego wirnika przykręcę jeszcze tą blachę, która będzie przeciwdziałała ściąganiu się całej turbiny. Także będę wiedział, gdzie trafiają otwory i je jeszcze nawiercę. Lekki stresik jest, trzeba to skleić. Mam przygotowane wszystkie elementy. Krążki, łopatki, papier toaletowy. W tej stresującej chwili na pewno się przyda i klej. Także zaczynam. Jedziemy na jednym ujęciu, jedno klejenie, 12 łopatek, jedyne co mogę wziąć to kilka oddechów. Kleju nieco przelewam, o ile słowo nieco jest tu na miejscu, natomiast
Nie mam czasu go rozprowadzać, bo może mi zastygnąć za szybko. Także co wypłynie, to będę zbierał w miarę możliwości oczywiście. Och, tak, chyba rzeczywiście jest go za dużo i w tym momencie pojawia się papier toaletowy. Teraz zaczyna się jazda. Może zrobimy tak. Po co ten górny krąg? Zrozumiałem, że jest on niezbędny w celu utrzymania sztywności łopat wirnika. Tak więc na pewno jeżeli robicie, to go dawajcie. Chyba że macie potężnie zamocowane łopaty do dolnej podstawy. Teraz już nie tylko czas, ale i grawitacja będzie moim wrogiem. A papier toaletowy się kończy. Na szczęście jeszcze trochę mam. Siedem. Oż ty. Ósme nie pasuje. Nie chcę. Ale musi. Klej naprawdę ostro ścieka. Ale niech wypełnia. Niech wypełnia wszelkie miejsca. Jeszcze trochę. Chyba trzeba zacząć skręcać, bo odnoszę wrażenie, że gdy z jednej strony zacząłem ściskać, z drugiej zaczęło to odchodzić. A czas biegnie. I tak wygląda wirnik do mojego centralnego odciągu trocin, a przynajmniej zaczyna wyglądać. Na czym kończymy tą część pierwszą. Oczywiście część druga będzie jak najszybciej, ale na pewno potrwa to kilka tygodni, ponieważ tu był jeden odcinek, a mi to zajęło ładnych parę dni i to takich 16-godzinnych pracy, żeby przygotować coś takiego. Tak więc nic za darmo, trzeba swoje przepracować. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do innych moich realizacji oraz oczywiście do drugiej części budowy centralnego odciągu trocin w stolarni od zera. Cześć!